Zadanie 7 z matury 2012 za jeden punkt. Jeden z kątów trójkąta ma miarę 54 stopni. Z pozostałych dwóch kątów tego trójkąta jeden jest 6 razy większy od drugiego. Miary pozostałych kątów są równe. I mamy cztery możliwości. Narysujmy trójkąt i zaznaczmy, że jeden kąt ma miarę 54 stopni. Z pozostałych dwóch Jeden jest 6 razy większy od drugiego, no to jednego zaznaczymy jako x, a drugiego jako 6x, ponieważ jest 6 razy większy. Wiemy, że suma miar kątów w trójkącie jest równa 180, zatem należy dodać wszystkie nasze kąty i przyrównać do 180 stopni. 6x plus x, te elementy zostawiamy po lewej stronie, 180 przepisujemy po prawej, a 54 zmienia stronę, zmienia znak. Tutaj po dodaniu otrzymujemy 7x. Po odjęciu 180 minus 54, 126. Obliczamy x przez podzielenie równania przez 7, czyli przez liczbę stojącą przy x, i w efekcie otrzymujemy x równa się 18. Obliczyliśmy x. Spójrzmy na rysunek. 6x to jest kąt 6 razy większy od x, czyli 6 razy 18, 108 stopni. x już jest obliczony, to jest 18. Pozostałe miary kątów są równe ile? No właśnie, kąt czerwony i zielony to 18 i 108 stopni, czyli odpowiedź C.